że muzy, tak na żywo, ja pierdolę. Nie chcemy włączenia tutaj. O, jest. Udało się. Tak, śmiało można sobie kliknąć tam wszystko. No ten element się rzuca w oczy. No to takie jest... Bardzo podzielona opinia na jego temat. Ja to uważam, jest element dziwny. Że jest świetnym pomysłem, bo pasażer nie przeszkadza kierować. Tam pod X-em mamy taki przycisk. Pod X-em. Jeszcze raz poprosiłabym nacisnąć. Momencik. Na samym dole po lewej tu sobie stronie. Nacisnąłem. Drugi przycisk w kolejności. Pod. I zmienia nam się rzut na taki bardziej z perspektywy z auta. Aha. Jest taki widok 180 stopni, jak się wyjeżdża tyłem? Nie ma chyba takiego widoku akurat. Drugi przycisk obok tego view. Ten? Na dole. Ten? Na samym dole, tam gdzie klikał pan kamerę 360. A, ten. Ten view. Obok. Tutaj. To? No śmiało można nacisnąć. A to mamy... jest taki, myślałem, że to jest jakieś sterowanie do parkowania kierownicy. Tutaj mamy rzut z góry, kamerę z przodu. Jakbyśmy wrócili wsteczny, pojawiłaby się nam kamera cofania z dynamicznymi lub statycznymi liniami pomocniczymi. A to, to lusterko reguluje się w ten sposób chyba, tak? Czekajcie, jak to się... A, ten sposób. O, już widzę. Regulacja lusterka, dobrze. Jest tylko jeden problem z tymi lusterkami, z kamerą. Ja to zauważyłem testując ostatnio inny wasz samochód, gdzie były takie, można to przełączyć. Muszę powiedzieć, że ja tę kamerę wyłączyłem, ja na mnie mam.